Mnie zadano dzisiaj niełatwy, postawiono przede mną niełatwe zadanie powiedzenie Państwu o samorządzie adwokackim, o roli i istocie samorządu adwokackiego. Ale żeby o tym powiedzieć, trzeba troszeczkę wspomnieć o tym, czym jest adwokatura, jaką rolę pełni adwokat, jaka jest istota jego czy jej zawodu. Każdy z praw wolności, Państwo to zapewne już ze studiów znakomicie wiedzą, ma swój aspekt materialny i swój aspekt proceduralny. Ten aspekt materialny, na przykład wolności słowa, korzystam z tego aspektu materialnego w tej chwili, wypowiadając to, co uznaję za stosowne, trafne, mniej trafne, ale jednak korzystam z wolności wypowiedzi przysługującej mi konstytucyjnej. Jeżeli natomiast ktoś chciałby mi zakazać wypowiadania się w sposób zgodny z moim sumieniem i przekonaniem, albo ktoś chciałby mnie ukarać, no to mogę poszukiwać ochrony sądowej. Mogę pójść do sądu i oczekiwać bądź zadośćuczynienia, bądź zaskarżyć ewentualne decyzje, które zmierzają do ograniczenia mojej wolności wypowiedzi. I w tym wyraża się ten aspekt proceduralny, akurat wolności słowa. Ale każda wolność, każde prawo ma właśnie ten aspekt proceduralny i aspekt materialny. Wolność osobista, prawo do sądu oczywiście samo w sobie ma ten aspekt proceduralny wpisany w istocie tego prawa, prawo do obrony, wolność sumienia, wolność religii, prawo do poszanowania życia prywatnego. Dlaczego to jest ważne? Bo ten aspekt proceduralny zakłada istnienie tego, o czym tak często ostatnio słyszymy, niezależnego sądu. Poszukujemy ochrony praw i wolności przed niezależnym sądem i niezawisłym sędzią. W istocie samorząd podejmuje interwencję na rzecz obywatela i obywateli społeczeństwa. Chroniąc niezależność adwokacką, tak jak chroniąc tajemnicę adwokacką, chronimy nie nasze przywileje, nie nasze prawa, chronimy prawa i wolności naszych mandantów, klientów, którym pomagamy, w istocie społeczeństwa. Istnienie niezależnego samorządu adwokackiego i ochrona tajemnicy adwokackiej, ochrona adwokatów przed nieuprawnionymi represjami jest działaniem charakterystycznym dla demokratycznych państw i sprzyja efektywnej ochronie praw i wolności. Tam, gdzie istnieje niezależne sądownictwo, niezależna adwokatura i efektywna ochrona tajemnicy, tam standard ochrony praw i wolności jest wysoki. Aplikacja adwokacka to jest czas, w którym Państwo muszą absolutnie priorytetowo potraktować obowiązek zdobywania wiedzy i doświadczenia jako przyszli adwokaci. Widzimy na przestrzeni lat, że ci, którzy zostają świetnymi, młodymi adwokatami, to są osoby, które te lata aplikacji spędziły pracując ciężko w trudnych warunkach, ciężko finansowo w trudnych warunkach, ale skupili się na działalności aplikackiej, nie traktując aplikacji jako czegoś z boku, jako wieczorowych studiów podyplomowych. Proszę Państwa, tak traktując aplikację adwokacką, można zdać egzamin adwokacki, ale nie sposób zostać znakomitym adwokatem i zdobyć reputację, szacunek w środowisku, a w konsekwencji mocną pozycję zawodową, która sprawi, że Państwo będą prowadzić sprawy, które nie tylko przyniosą Państwu regularne wynagrodzenie, czego Państwu bardzo życzę, ale przyniosą Państwu poczucie spełnienia, realizacji. Hashtag uczeń mistrz. To jest seria filmików obrazujących relacje pomiędzy patronem a adwokatem, czasami jeszcze aplikantem. Opowiadają o tym, na czym polegała ta relacja. Zachęcam Państwa do obejrzenia tych filmików, bo one zarysują Państwu, jak powinna wyglądać ta aplikacja i jakie są po Państwa stronie powinny być oczekiwania, ale też powinności. Od 7 stycznia, gdy Państwo złożą uroczyste ślubowanie,
Państwo wolno mnie. To znaczy, od państwa oczekuje się więcej niż od innych obywateli. Wyższego standardu etycznego, moralnego, lepszej postawy niż od innych obywateli. Nie tylko w życiu zawodowym, nie tylko jako aplikanci edukacji, a także w życiu prywatnym. Państwa obowiązuje wysoki reżim deontologiczny, a w konsekwencji też, o tym trzeba powiedzieć otwarcie, reżim dyscyplinarny. Więc życzę Państwu wierności tak wysoko postawionej poprzeczce, życzę Państwu realizacji, zadowolenia i udanej aplikacji. Dziękuję Państwu bardzo.